Witajcie kochani w tym uroczesnym dniu. Tak, tak, dzisiaj Wigilia, dlatego dzisiaj będziemy mówić o szczególnie ważnych rzeczach. Zapraszam Was na dzisiejszy odcinek. Grudnia, wyjątkowa atmosfera czekania. No właśnie, dzisiaj będziemy mówić na temat czekania. Pamiętam, że jak byłam małym dzieckiem, to wyczekiwałam Wigilii, ponieważ czekałam na prezenty. Wszyscy czekaliśmy na prezenty, czekaliśmy również na ten czas, kiedy jest cała rodzina, kiedy jest tak uroczyście, tak elegancko, tak jakoś inaczej. To były jeszcze czasy, kiedy było dużo śniegu i atmosfera świętości i czystości unosiła się wokół. No właśnie, ale wiele lat później, kiedy się nawróciłam i kiedy zrozumiałam, czym tak naprawdę było urodzenie się Jezusa, to zrozumiałam, że główną frajdą i przygodą życia jest czekanie na Niego, nie na prezenty. Że On jest takim głównym prezentem mojego życia i chciałabym, żebyśmy dzisiaj porozmawiali na temat oczekiwania, na temat tego, co to znaczy czekać na Chrystusa i co to znaczy doświadczać Go jako największego prezentu naszego życia. Przez 4000 lat czekano na Chrystusa, tak jak śpiewamy w kolędach. Chrystus był oczekiwany, ponieważ ludzie nie dawali sobie rady z grzechem. Nie byli w stanie go pokonać ani przez silną wolę, ani przez jakieś postanowienia. Mieli prawo i widzieli, co jest dobre, co jest złe, ale nie mieli mocy, żeby tego prawa przestrzegać. I dlatego wszyscy oczekiwali Zbawiciela. Dlatego o tym Zbawicielu, Mesjaszu mówiło się, pisało się, opowiadało. I w momencie, kiedy Chrystus przyszedł, to pragnienie wieków nabrzmiałe przez te tysiąclecia w końcu mogło doświadczyć uwolnienia, doświadczyć spełnienia, ponieważ Chrystus przyszedł i wraz z Nim zmieniło się wszystko. Całe szczęście my żyjemy w czasach, kiedy Chrystus już przyszedł, kiedy już żył, zmartwychwstał i przysłał swojego Ducha Świętego i możemy żyć w Bożym Królestwie, już nie jedynie czekając na Niego, ale doświadczając, będąc z Nim, będąc w Jego obecności. Otworzymy sobie dzisiaj werset z Księgi Izajasza, przeczytamy werset, który już kiedyś studiowaliśmy, ale nie w aspekcie oczekiwania na Chrystusa. Jest to 40 rozdział, 30 i 31 werset. Młodzież ustaje i mdleje, a młodzieńcy potykają się i padają, ale ci, którzy oczekują Pana, nabiorą nowych sił. Wzbiją się na skrzydłach jak orły, będą biec, a się nie zmęczą, będą chodzić, a nie ustaną. Jest coś niesamowitego w czekaniu na Boga. Z jednej strony jest to rzeczywistość, której doświadczamy, ale z drugiej strony cały czas na Niego czekamy, ponieważ chcemy Go doświadczyć w większej mierze. Więc jest to ten aspekt Bożego Królestwa, które już jest, ale jeszcze nie przyszło w pełni. Boża obecność już jest dla nas dostępna przez Ducha Świętego, ale z drugiej strony jest jeszcze mnóstwo rzeczy, których żeśmy nie doświadczyli. Jest dużo elementów w naszym życiu, tych komór serca, do których Duch Święty jeszcze nie zajrzał, ponieważ jeszcze go tam nie wpuściliśmy. I kiedy mówimy o czekaniu na Boga, czekaniu na Chrystusa, to mówimy o takiej sytuacji, w której my rozumiemy, że On już jest dostępny, że On już jest obecny, ale my jeszcze nie jesteśmy gotowi, żeby Go przyjąć. My czekamy, my poświęcamy czas, żeby Go szukać, po to, żeby przygotować swoje serce, żeby rozszerzyć swoje serce, żeby mieć lepsze zrozumienie, kim Bóg jest, ponieważ im więcej rozumiemy, tym więcej kochamy, jesteśmy gotowi powiedzieć tak, Boże, bierz mnie całego, zajmij całe moje życie, zajmij mój umysł, moje serce, mówię Tobie tak w każdym aspekcie, w każdej dziedzinie. Czekanie na Boga, czekanie na Chrystusa to nie jest po prostu nic nie robienie. To jest aktywne oczekiwanie, że On pojawi się za chwilę, że On za chwileczkę coś mi powie, że On wyjaśni pewną kwestię, że za chwilę Go spotkam, że za chwilę Go doświadczę. Jest to wyraz wiary, że On jest obecny i jest dostępny i ja decyduję się na to, żeby się z Nim spotkać. Przez 4000 lat czekano na Chrystusa, ponieważ ludzie wiedzieli, że sami nie dadzą sobie rady. Teraz Chrystus już przyszedł i jest rzeczywistością i my, kiedy poświęcamy czas na wyciszenie się, na uspokojenie się, na wyrzucenie sobie z głowy tych różnych myśli,
powiedzenie: Boże, ja chcę myśleć po Twojemu. Ja chcę, żeby Twoje słowo mnie wypełniały. Chcę być w Twojej rzeczywistości. Chcę doświadczać Twojej bliskości. I dlatego dzisiaj do Ciebie przychodzę. Dzisiaj na Ciebie czekam, Duchu Święty. To są święte chwile. To są wyjątkowe momenty naszego życia, kiedy Bóg dostrzega, że odsuwamy wszystko inne i wszystko inne jest mniej ważne dla nas niż On i wybieramy Jego i chcemy być teraz z Nim. I myślę, że dobrze jest o tym powiedzieć właśnie dzisiaj, kiedy jesteśmy w ferworze różnych przygotowań, rodzinnej atmosfery, podniosłego nastroju. To wszystko jest święte i dobre, ale w tym wszystkim, jeżeli nie ma Jego, to jest puste. Tak naprawdę człowiek czeka nieustannie na Boga, pragnie Boga. Jest to jego największym pragnieniem serca, żeby spotkać się z Bogiem, ponieważ do tego zostaliśmy stworzeni. I dzięki temu, że Chrystus już przyszedł, że umarł za nas, że zmartwychwstał, że posyła swojego Ducha Świętego do tych wszystkich, którzy pragną Go, pragną mieć z Nim udział, pragną mieć społeczność, pragną otworzyć Mu dzisiaj drzwi i wpuścić Go do środka, tak żeby On mógł być z nami, mógł dzisiaj wieczerzać. To są te momenty, w których my mówimy Bogu: tak, chcemy Ciebie więcej, chcemy Ciebie więcej. To nie jest tak, że jedynie raz w życiu mówimy Bogu tak. My nieustannie musimy wybierać tą ścieżkę, ponieważ inne rzeczy nas rozpraszają, zagarniają naszą uwagę, choć w tym kierunku, choć w tamtym kierunku, teraz te rzeczy będą ważne. Ale kolejny dzień przychodzi, w kolejnym dniu mamy wybierać Chrystusa, znaczy możemy Go wybrać, nie musimy, ale jest to naszym przywilejem i radością. Kiedy zdajemy sobie sprawę z tego, że On czeka na nas, to my wtedy możemy też zwolnić i powiedzieć: Boże, ja teraz będę też oczekiwać na Ciebie. Będę wycofywać się z różnych moich życiowych spraw, obowiązków, żeby spędzić czas z Tobą, żeby wyciszyć swoją duszę, żeby spotkać się z Tobą, żeby móc nabrać sił, ponieważ w czekaniu na Boga nabieramy sił. Tak jak tutaj czytaliśmy, nawet ludzie, którzy są silni, młodzi, oni tracą siły. Oni w końcu przestają mieć energię. Tracą sens robienia pewnych rzeczy. Wycofują się z różnych aktywności. Ale ci, którzy czekają na Boga, którzy poświęcają czas, żeby Go usłyszeć, żeby Go zrozumieć, żeby dać sobie czas, by moje serce tak trochę odmokło od tych wszystkich brudów i twardych skorup życiowych, żeby mogło nasiąknąć Bożą atmosferą, żeby mogło na nowo poczuć, co to znaczy być kochanym przez Boga, co to znaczy żyć dla Boga, rozmyślać o niebie, rozmyślać o wieczności. Kiedy pozwolimy sobie na taki czas, to Bóg przyjdzie, On przychodzi ze swoją obecnością. On wtedy czuje się zaproszony i On wtedy objawi nam więcej, pokaże nam więcej, poprowadzi nas dalej. I tak jak już mówiłam, to nie jest jednorazowa decyzja w życiu. Każdego dnia jest pytanie, czy dzisiaj chcesz być z Chrystusem, czy dzisiaj chcesz się z Nim spotkać, czy dzisiaj chcesz Go doświadczyć, czy dzisiaj chcesz poczekać, wycofując się ze spraw tego świata, poczekać na to, żeby Twoja dusza mogła odebrać na nowo z nieba, mogła usłyszeć Boga, który dzisiaj mówi. On dzisiaj mówi. On dzisiaj chce się spotkać. On dzisiaj jest dostępny. Kiedy czekamy na Boga, kiedy napełniamy się Jego obecnością, to nabieramy sił. Wzbijamy się wysoko jak orły. W ogóle nie męczymy się. Będąc z Nim nie męczymy się. On w ponadnaturalny sposób nas zasila. Więc to jest jak takie podłączenie się do gniazdka. Wycofujemy się ze spraw tego świata, aby czekać na Boga, równocześnie wkładając naszą duszę, naszego ducha do gniazdka mocy, gdzie Boży prąd może przepływać, gdzie Jego obecność i Jego życie może nas wypełniać. I nie ma mowy wtedy, żeby się zniechęcić, żeby się wycofać, żeby osłabnąć. To jest coś niesamowitego. Wypełnia nas Boża moc, która nigdy z nas nie wycieknie, nigdy gdzieś tam nie zginie, jeżeli będziemy chcieli być z Nim. Drogi Jezu, dziękujemy Ci za to, co zrobiłeś dla nas. Dziękujemy Ci za to, że jesteś najważniejszą osobą dzisiaj dla nas. Każdego dnia, ale dzisiaj w szczególności dla nas jesteś najważniejszy.
Na Tobie chcemy skupiać wzrok, na Ciebie chcemy czekać, Ciebie chcemy szukać. Chcemy wycofać się z prawdego świata, żeby wybrać Ciebie. Teraz jest ten czas, kiedy otwieramy się na Twoje przyjście, otwieramy się na Twój głos, na to, co chcesz zrobić w naszym życiu. Dziękujemy za Twoją świętą obecność, za to, że Ty chcesz z nami być, że Ty każdego dnia pukasz, każdego dnia chcesz być wpuszczony, każdego dnia chcesz mieć społeczność z nami. To jest dla nas przywilej, to jest wielka radość. Robimy Ci teraz miejsce w naszym sercu. Robimy Ci miejsce, Duchu Święty, żebyś mówił, żebyś przemieniał te serce, żebyś je rozszerzał, żebyś zajął całość naszego serca, żebyś przejął kontrolę i stał się Panem całego naszego serca, każdego aspektu naszego życia. Żebyś nie miał wydzielonego tylko kącika, ale żebyś był prawdziwym gospodarzem. Żebyś przyszedł i wziął w posiadanie nas w całości, całe nasze życie. Przez to chcemy Ci oddawać chwałę, nie bojąc się oddać Tobie wszystkiego, nie bojąc się, nie trzymając kurczowo pewnych spraw, które boimy się puścić. Boimy się, że jak Ci oddamy, to będzie jakiś boom, że coś się wydarzy, czego nie ogarniemy. Ufamy Ci, kochamy Cię. Dziękujemy Ci, że jesteś i że zawsze będziesz, a my będziemy z Tobą. Amen. Kochani, błogosławię Was w dzisiejszy czas z rodziną, z Bogiem przede wszystkim, z Waszymi przyjaciółmi. Miejcie się dobrze. Błogosławię Wasze życie. Cieszę się, że jesteście. Cieszę się, że szukacie Boga, że On jest dla Was najważniejszy. Przyjmijcie ode mnie życzenia błogosławieństwa nad całym Waszym życiem, by Boża pełnia mogła wtargnąć, mogła poprzemieniać wszystko w Waszym życiu, w Waszym świecie i żebyście doświadczali cudów każdego dnia. Niech Boża obecność Wam towarzyszy. Odbierajcie od Niego maksymalnie, jak tylko można. Ściskam, przytulam, błogosławię. Do zobaczenia jutro rano z Panem Bogiem.